We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Vlogmas dzień 7. 7 dzień grudnia, a 8 dzień nagrywania. Kurczę, zaczęłam nagrywać tego 31 i teraz mi jest ciężko, tak. Wiecie co? Bo w opisie jest. No, 30. Bo w opisie jest. 8 będzie, a tu mamy 7 i trochę tak głupio. Przywitaj się. Cześć! Więc tak, zaczynamy vlogmas dzień 7. Idę rozpakowywać kalendarze i będziemy pić kawkę, bo w kalendarzach na pewno coś słodkiego znajdę. Okej, zaczynamy od dużego kalendarza, czyli dzisiaj jest 7 i znów mamy tutaj na samym dole, więc wiecie co, wyłączę aparat, wyłożę pudełeczko i dopiero się odezwę, żeby też za długo tutaj nie... Za dużo po prostu tego materiału nie było, jak wyciągam, bo po co? Okej, mamy pudełeczko numer 7 i otwieramy. A dzisiaj mamy... No tego się nie spodziewałam, mama. A dzisiaj mamy... Zgadnij, co? Tiktaki. Tego się nie spodziewałam. Z minionkami o smaku bananowym. I mają takie, widzę, fajne minki na każdym z tych tiktaków, więc super. Super, super, super. A mówię, mamy czekać, to zjemy sobie coś do kawy, no ale chyba tiktaka nie zjemy. Więc będziemy jeść czekoladki z kolejnych kalendarzy czekoladowych, adwentowych. Więc tak, dzisiaj są tiktaki, super. Ciuku, ty, a ty już czekasz tutaj, tak? Ty to jesteś dobry agent, już czekasz na ten? Tak? No dobra, to czekaj, otwieramy. Dobra, wiecie co, najpierw otworzymy Ignasia, bo Ignaś już tutaj czeka. A nie będziemy dziecka dłużej trzymać w niepewności. Gdzie jest? Gdzie jest siódemeczka? Mamunia już otwiera. Patrzcie. Tu jest siódemka na tym piesku. O, i dzisiaj mamy... O, znów piernikowy ludzik, powtarza się. Proszę, masz. No, idź pokaż babci, jaką masz czekoladę. Aha. Kolejny kalendarz. I szukamy siódemeczki. Tutaj jest, ale Dawid mi zjadł rano. Już widzę. No więc mama, no. Pojemy sobie te czekoladki, że ho ho. Dobra, mam nadzieję, że z Milki mi chociaż nie zjadł, bo przecież co to ma być w ogóle? Co to ma być? Co to ma być? Wiecie, kręcę, jak jest tyle tych obrazków, to jest naprawdę... O, tutaj. I w siódemeczce co mamy? Gwiazdę. Proszę. Pierwsza gwiazdka na niebie. I tutaj jest bałwanek. Więc dobra, jedna czekoladka, Aga na pół. Dobra, to były wszystkie kalendarze. No sorry, no Dawid się dopadł do tego, ale wybaczyłem mu. Ponieważ on nie ma swojego kalendarza. I tak, idę z moimi zdobyczami i idę robić kawkę. Siulka we vlogmasie. O, jak się zakrywa. Kochani, muszę wam coś powiedzieć. Staś ma niebieskie oczy. Ja mam brązowe. Ignaś ma brązowe. Moja cała rodzina ma brązowe. Dawid ma brązowe. A on ma niebieskie. Po Dawida rodzinie chyba. Chyba, że mu się jeszcze zmieni, ale naprawdę Ignaś miał zupełnie inne, jak był mały. Bo wiadomo, że dzieci mają takie szare. On ma niebieskie. Masz po Dawida rodzinie? Tak? Tak, niebiesko oki, będziesz miał życie królewskie, no. Właśnie go tak sobie trzymam, bo się obudził. Ignaś śpi. A ja oglądam jeszcze vloga Multimami, bo właśnie wstawiła. Więc razem ze Stasiem będziemy teraz oglądać. A, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że Dawid do czwartej klasy, Dawida mama mi mówiła, że też miał niebieskie oczy. Później mu się zmieniły. Nie wiem dlaczego, dziwne, że tak późno. Ale zmienił się Dawidowi i ma teraz, więc może Staś tak samo będzie miał. Tak, misiu? Dobra, lecimy oglądać vloga. Mam jeszcze takie prezenciki, później Ignaś dostał, więc dostał taką książeczkę, moje pierwsze słowa. I to jest słowniczek obrazkowy, zobaczcie, jest mega fajny, mega kolorowy, no moim zdaniem super.
jego oczywiście spytałam się, co by chciał z tych zabaweczek mój Ignasiek dostać na gwiazdkę. Pokazał mi tableta, no jak było inaczej, myślał, że to telefon i cały czas, cały, nie wiem, z pół godziny siedział i tak, o, tak robił. Tak, Ignaś? On dopiero co wstał, taki rozczochrany. I pokażę wam jeszcze kolejne rzeczy, jakie dostał od mojej Zuzi. Ignaś dostał miseczkę, bo swoją ostatnio rozwalił. Staś dostał taką grzechoteczkę od Zuzi. A od Dawida, rodziców, Staś dostał takie skarpeteczki, ale myślę, że jedne będą Ignasia, drugie będą Stasia, bo to jest taki rozmiar, wiecie, co troszeczkę... Chociaż nie wiem, Ignaś nosi 22 już. Zobaczymy, ale skarpetki się rozciągają, więc wiecie. I tak, to były prezenty dla chłopaków. Bo wcześniej wam pokazywałam helikopter, ode mnie tą zabaweczkę, taką szeleszczącą. Od mojej mamy taki, od moich rodziców taki zestaw takich autek drewnianych, też fajne. W Biedronce w ogóle były fajne te zabawki. Misiu, co tutaj marudzisz? No, jeden mi wstał, drugi tutaj cały czas marudzi. I takie życie, kochani, takie życie. Zaraz muszę go wziąć na rączki. Mam nadzieję, że Ignaś nie będzie mega zazdrosny. O, ale książeczki to my tak nie rzucamy, bo mama będzie chowała i będziemy tylko wykładać na chwilkę. Pani, ja już powoli czytam wasze komentarze, odpisuję i również zapisuję sobie na kartce te osoby, które chcą dostać karteczkę i będę wycinała później, tak jak będę losowała normalnie, wiecie co, myślałam, że nie znajdę czasu, ale jak będę tak na bieżąco wypisywała, to jakoś sobie z tym poradzę. I coś jeszcze miałam wam powiedzieć, kochani, to rozdanie karteczek trwa tylko, jak już będziecie to oglądać, to już będzie zakończone, tylko jeden dzień, nie będziemy robić jakichś nie wiadomo ile dni, no bo to jest bez sensu, to są tylko 3 karteczki, więc tak, czekajcie na wyniki, już jutro będą we vlogu. Chciałam wam pokazać jeszcze tą laleczkę, zobaczcie, nas przesłodka w pięknym opakowaniu, więc jeżeli macie, Ignasiu, to nie dla ciebie. Więc jeżeli macie jakieś dziewczynki w rodzinie, albo córeczki, to lećcie do Biedronki, bo zobaczcie, jest Ignaś. Jest cudowna. Ok, ja sobie związałam trochę włosy w koka, bo mi jest tak dużo łatwiej. Zaraz będziemy tutaj ozdabiać chyba, wiecie co? Te schody w te kokardki i mam takie 3 skarpety. Takie, wiesz co, wiecie co, mikołajkowe. Ale jeszcze poprawię sobie usta tą pomadką z Fridą. Ona jest bardzo fajna, ale mało trwała. Nie wiem, czy tylko u mnie. Jeżeli macie, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja mam po prostu takie usta. Jest ok. I fajnie pasuje do tych tej obramówek i tutaj o, od bluzeczki. A coś mam powiedzieć, mama właśnie jest z Ignasiem chwilę na podwórku. Chociaż nie, czy są na podwórku, bo widzę, że pies nie szaleje, a jak Ignaś wyjdzie, to zawsze szaleje. A, biorą chyba z auta, bo mama kupiła Ignasiowi jakiś tam... O! Kupiła jakiś tam komin i chcę im pokazać, bo kupiła sobie też klapki, takie z futerkiem po domu, więc zaraz tutaj przyniosą i będziemy oglądać. Zobaczcie, dzisiaj mama wyjęła właśnie z szafki te ryżowe wafle. Ja mówię, żeby dała Ignasiowi jednego, to spróbujemy zacząć, czy będzie chciał jeść. I on się nim zajadał, już dzisiaj je drugiego. Więc super alternatywa dla różnych tam, nie wiem, przekąsek między posiłkami. Tak wyglądają te wstążeczki, ich było mało, bo tylko 5, ale wiecie co, jednak lepiej, bo będzie mega, mega naćkane. Tu już będą 3 takie skarpety, jak wam mówiłam, czerwone z Mikołajem, z bałwanem, chyba jeszcze jeden z Mikołajem, ale to już może jutro przywieszę, bo są one u góry, trochę mi się nie chce iść na górę, szczerze mówiąc. Więc wszystko powoli, co vlog, to będzie jakaś ozdoba. Okej, okay, zgaszam światło. Idę do pokoju, ogólnie troszeczkę źle się czuję, wczoraj mnie głowa bolała, a dzisiaj trochę mnie mdli i właśnie piję sobie herbatkę ciepłą, żeby mnie trochę brzuch przestał boleć. I jak Dawid przyjedzie, to może jedziemy z mamą do sklepu, muszę kupić kilka spożywczych rzeczy i mleko dla Stasia, więc wiecie co. Więc mus to mus, trzeba jechać, więc czekamy i może zabiorę was ze sobą. Okej, chciałam coś pokazać, ale już jest tak ciemno, więc idziemy do auta. Idziemy. Ło, to jest tyle kał. Dawid mówił normalnie wczoraj, że to jest rzeka. Jak było rano? Ja nic nie widzę. Więc tak, zobaczcie. Pusto, pusto, pusto. I lecimy do sklepu. Okej, my już bało się, takie światło jest. Zaraz do niej odzwonię. Takie światło jest troszeczkę liche, ale my już ruszamy, jedziemy, Zuzia dzwoni, więc rozłączam się i... Muszę odebrać. A tu mam w nogach, dobra.
Kochani, idziemy zobaczyć bombki. Tutaj mamy ozdoby świąteczne. Teraz może uda mi się zrobić sobie miniaturkę, żeby była taka ładna świąteczna. O, zobaczcie, jakie zarąbiste. Super, co? Super efekt. Dobra, zrobię sobie zdjęcie. Kochani, za mną, o, już jest ciemno i mnie nie widać. Za mną były te bombki, naprawdę mega, mega fajne. O, mama tam stoi, super, ja po trawniku łażę jak głupia. Tutaj są te ozdoby, no są rewelacyjne, świetnie to wygląda. Może was zabiorę na taki jarmark świąteczny, to zobaczycie tutaj później, jak będzie wyglądał. Ja już jestem w domu, pokażę wam, co mniej więcej kupiłam na zakupach, tak raz, dwa i będziemy kończyli tego vloga, ponieważ muszę iść go edytować. Jak chcecie, Ignaś marudzi, więc tak, już wam pokazuję, co kupiłam. Dobra, mamy chlebek, mleczko dla Stasia, jakieś chipsy na wieczór. Uwaga, uwaga, kupiłam wielki ser. Ignasiu, chodź nam potrzebny do pizzy, dzisiaj do hamburgerów, więc zdrowe odżywianie. Pieczareczki, olej, mięso do hamburgerów. Ojejku, co to jest jeszcze? Bułki do hamburgerów. To koncentrat, jogurt, słoiczek i kiwi dla Ignasia. Mamy ręczniczki, bo dalszy ciąg mycia okien. Kupiłam kalendarz adwentowy dla tego pana, żeby nie podżerał mi rano. Devolaje są mega dobre. Płyn do okien. Mleko. O, tutaj ciągniemy polędwicę sopocką i żywiecką. Tutaj mamy jeszcze kukurydzę. Biały serek. Ojejku, ja tego papryka. I tam widzę, że jest majonez. O, dobra. Wiecie co, kończę. Mniej więcej wam pokazałam. Kończę, bo Ignaś tam się wydziera, więc nic nie będzie słychać. Dobrze, kochani, już przychodzę się z wami pożegnać. Dzięki za oglądanie kolejnego vlogmasu. Jeżeli się podobało, dajcie koniecznie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do naciśnięcia tego czerwonego przycisku. Buziaki, do jutra.